Cześć, witam Cię noworocznie. Żal z tej strony, ale witam Cię w 2020 roku. Mam nadzieję, że ten rok zaczął się dla Ciebie pozytywnie i tak też się zakończy kiedyś tam 31 grudnia. I w dzisiejszym podcaście chciałbym porozmawiać o pewnej rzeczy, bo mamy początek nowego roku, a to czas takiej refleksji nad przeszłością i określenia potrzebnych zmian na nadchodzący rok. No i z pewnością utrata wagi znajdzie się na szczycie listy postanowień u wielu osób, w szczególności kobiet. No bo ludzie tacy szukają najmodniejszej diety, aby szybko wrócić do formy. No a jak wiadomo, branża odchudzająca czeka właśnie na takich ludzi, aby rzucić na nich przynętę. No i podczas gdy niektóre firmy promują legalne programy odchudzania, to wiele z nich nie. No i niestety, ty jako konsumentka możesz ponieść straty finansowe z powodu niedziałających suplementów czy też diet. A także możesz na końcu doznać szkodliwych skutków ubocznych, które mogą powodować długoterminowe szkody na zdrowiu. No i niestety wiele osób zakochuje się w oszustwach, ponieważ nie mają realnego sposobu oceny tych po prostu sposobów żywieniowych czy suplementów, a to z powodu braku wiedzy w tej dziedzinie. No i ja, jako osoba doświadczona w zakresie żywienia, widzę to, jak często to się dzieje. Dlatego ten podcast jest pewną formą ostrzeżenia Ciebie i innych przed kolejnym dietetycznym takim marketingiem poniżej pasa. Zatem, aby uniknąć oszustw, przedstawię Ci dzisiaj 6 rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, gdy zobaczysz kolejny super sposób, który pomoże Ci osiągnąć Twój wymarzony cel wagowy. Ale najpierw posłuchamy naszej ulubionej czołówki. Zatem ty tu piesz nóżką, ja kiwam główką. No to zaczynamy. Trenuj z głową.pl. Trafnie nie tylko o odchudzaniu. Rozmowy o diecie, treningu i miłości do bycia fit. Cześć. Reklamy dotyczące świątecznych posiłków czy też propozycji prezentów w mediach społecznościowych czy telewizji zostały zastąpione promocjami suplementów, detoksów i programów odchudzających, które gwarantują szybkie i bezproblemowe usunięcie tych, wiadomo, poświątecznych dodatkowych kilogramów. No i większość tych reklamowanych rozwiązań istnieje od dziesięcioleci, a niektóre z nich to nowatorskie oszustwa związane z odchudzaniem rodem z 2020 roku. I producenci mogą twierdzić, że składniki suplementu są wydobywane, nie wiem, z drzew, liści, krzewów lub traw rosnących w egzotycznych regionach. Nie mogą im towarzyszyć zdjęcia smukłych, wyćwiczonych kobiet, które przed spożyciem tych świetnych gałązek, czy liści lub korzeni, zamkniętych w formie tabletki, czy też jakiejś pigułki, miały znaczną nadwagę. No i jak wszyscy wiemy, reklama dźwignią handlu, ale zanim zechcesz w to uwierzyć i wydać pieniądze, to po pierwsze, oceń, czy wyniki stosowania tego programu, czy też suplementu nie są zbyt dobre, aby mogły być prawdziwe. Bo na pewno widziałaś nieraz zdjęcia przed i po osoby, która rzekomo straciła 20 kg i zyskała mięśnie po miesiącu stosowania diety lub przyjmowania nowego suplementu. No i kiedy zobaczysz takie rzeczy, zadaj sobie pytanie, czy to naprawdę jest możliwe? Nie jest. No i aby zrozumieć ten temat, wiedz, że wykazano w licznych badaniach,
iż tygodniowa utrata masy ciała, średnio większa niż 1% masy ciała, powoduje dużą utratę mięśni, większą niż na przykład wolniejsza redukcja. Zatem jeśli ktoś przekonuje Cię o tempie utraty tłuszczu znacznie szybszym przy jednoczesnym wzroście mięśni i to bez stosowania leków anabolicznych, to prawdopodobnie Cię okłamuje. No i jeśli chodzi o wzrost mięśni, najszybsze tempo wzrostu, jakie kiedykolwiek zaobserwowano w badaniach naukowych, dotyczyło początkujących sportowców ze wsparciem anabolików. I zyskali oni wówczas około 12 kg beztłuszczowej masy mięśniowej w ciągu 10 tygodni. Zatem jeśli pojawiają się twierdzenia o wzroście masy mięśniowej nawet zbliżonym do tego wskaźnika bez stosowania sterydów, to prawdopodobnie ten ktoś znowu Cię okłamuje. No i oceniając reklamy, kieruj się tak naprawdę zdrowym rozsądkiem. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, to prawdopodobnie tak jest. No i po drugie, zastanów się, czy to podejście jest zrównoważone w perspektywie długoterminowej. Bo każde podejście, które powoduje deficyt kalorii poprzez zmniejszenie spożycia kalorii lub i zwiększenie wydatków na energię, spowoduje utratę masy ciała. Jednak bardzo niewiele podejść powoduje utratę masy ciała w dłuższej perspektywie. A badania wykazały, że osoby, które idą w skrajność, aby schudnąć, mają wysoki wskaźnik ponownego przybierania na wadze. W wielu przypadkach mogą takie osoby odzyskać więcej wagi niż pierwotnie straciły. No bo popatrz, kiedy jesteś na diecie, stajesz się o wiele bardziej skuteczna w przechowywaniu energii, bo ma to również sens z perspektywy ewolucyjnej. Bo jeśli jesteś, można powiedzieć, w głodzie, gdy natykasz się na potencjalne źródło pożywienia, twój organizm chce móc tak jakby uchwycić całą energię z tego pożywienia, nie marnując jej ani trochę. A im mniej zmarnuje, tym więcej po prostu tej energii przechwyci. A tym bardziej zmniejszy tą lukę energetyczną powstałą z braku jedzenia. W tym wypadku spowodowaną dietą. No i jednocześnie podczas diety zwiększasz ekspresję genów, które zajmują się magazynowaniem tkanki tłuszczowej. Więc nawet gdy jesteś na diecie i tracisz tłuszcz, twoje ciało już wtedy przygotowuje cię tak naprawdę do odzyskania tłuszczu. Zatem zanim zmienisz swoje podejście do odżywiania, zadaj sobie jedno pytanie. Czy jest to coś, co możesz stosować na dłuższą metę? Jeśli nie, to podejście nie zapewni trwałych rezultatów, których szukasz. A do tego bez odchudzania się z głową i mądrego wyjścia z diety doznasz tak przytłaczającego efektu jojo. No i po trzecie. Czy poszczególne potrawy, grupy żywności lub składniki odżywcze są reklamowane jako dobre lub złe? Bo popularne stało się szukanie jednej przyczyny pokarmowej lub odżywczej dla otyłości. I w latach 80. XX wieku to tłuszcz był obwiniany za otyłość. A na przełomie lat 90. i 2000 winne temu były węglowodany. Pamiętasz? No i niedawno gluten, czyli białko występujące w żywności, takie jak pszenica lub żyto, jest winnym składnikiem odżywczym. No i jednak prawda jest taka, że żadna indywidualna żywność, czy grupa pokarmowa lub składnik pokarmowy spożywany z umiarem nigdy nie okazały się przyczyną otyłości. Ponadto stosując ścisłe podejście do diety, w której poszczególne pokarmy są eliminowane bez tak naprawdę zdiagnozowanego medycznego powodu, zwiększasz ryzyko obżerania się i nieuporządkowanego jedzenia. Ponadto, można powiedzieć, eliminując żywność lub grupy żywności, możesz po prostu zafundować sobie niedobory witamin czy też minerałów.
Dlatego następnym razem, gdy ktoś twierdzi, że powinnaś całkowicie usunąć coś z diety i to zupełnie z przyczyn niemedycznych, wiedz po prostu o tym, że nie ma powodu, aby usuwać to jedzenie. I zadaj sobie pytanie, czy widzisz siebie, jak nigdy więcej nie jesz tego produktu w swoim życiu. Jeśli w tym wypadku twoja odpowiedź brzmi nie, to takie podejście jest skazane na niepowodzenie, zanim je zaczniesz. To jest pewne. Po czwarte, zastanów się, widząc reklamę, czy to podejście ma tak naprawdę modną nazwę. Ja jako tako nie mam doświadczenia marketingowego i dziwi mnie czasem, w jaki sposób działy marketingu mogą promować diety i suplementy, bo nadają im po prostu bardzo dziwne nazwy. A im bardziej fikuśna nazwa, tym ludzie bardziej w nią wierzą. No i mogą z marketingowcy nawet skorzystać czasem z jakichś badań, które nie są w ogóle recenzowane lub są sponsorowane. I czasem korzystają po prostu z takich, które są całkowicie wyjęte z kontekstu na poparcie swoich twierdzeń. No i jednak w większości przypadków należy po prostu unikać podejść, które mają fikuśne nazwy. Bo dieta składająca się głównie z pokarmów bogatych w składniki odżywcze, ze wszystkich grup pokarmu, no i można tu powiedzieć, że wyjątkiem jest tu jakiś zdiagnozowany medyczny powód, aby tego nie robić, i połączona z innymi mniej dietetycznymi pokarmami, które po prostu lubisz jeść, naprawdę nie wymaga nazwy. I tak powinni wszyscy jeść dla ogólnego zdrowia. Więc gdy następnym razem usłyszysz, jak ktoś mówi, że powinnaś przestrzegać diety X, Y, Z, to po prostu obróć się i biegnij w przeciwnym kierunku. Ok? No i po piąte. Zastanów się, czy w danym programie musisz po prostu kupić jakiś dodatkowy produkt, aby postępować zgodnie z planem. Bo istnieje wiele osób sprzedających plany dietetyczne, w cudzysłowie, które wymagają zakupu od nich dodatkowego produktu w celu przestrzegania planu żywieniowego. No bo na przykład być może będziesz musiała kupić produkt zastępujący jeden lub dwa posiłki dziennie. I jednak wiedz, że jeśli spożycie kalorii i makroskładników jest dobrze dopasowane, to przyjmowanie takich suplementów lub spożywanie posiłków da ten sam rezultat. No i ponadto, jeśli zdecydujesz się na takie podejście, musisz zadać sobie pytanie. Czy zamierzasz nadal kupować ten produkt, a nie jeść prawdziwego pożywienia w perspektywie długoterminowej, aby utrzymać tą wagę w przyszłości? No i założę się, że będziesz mogła zobaczyć te same wyniki i zaoszczędzisz trochę pieniędzy bez ich produktu, jeśli będziesz przestrzegać konsekwentnie zasad deficytu kalorycznego. Z drugiej strony, być może powiedziano ci, że musisz po prostu wziąć ten specyfik, aby mieć jakiekolwiek wyniki. Co? Jeśli tak ci powiedziano, to po szóste, sprawdź, czy dana firma używa taktyki zastraszania, aby skłonić cię do przestrzegania planu. Bo wywoływanie strachu u kogoś to bardzo skuteczna taktyka sprzedaży. Bo na przykład większość osób uważa, że żywność naturalna, organiczna i wolna od GMO jest lepsza podczas odchudzania. Jednak tak naprawdę to, czy żywność jest organiczna, czy wolna od GMO, nie ma wpływu na otyłość. Innym często spotykanym słowem jest toksyna. Termin szczególnie jest wykorzystywany przez osoby sprzedające diety lub suplementy detoksykacyjne. Jednak tak naprawdę nie są znane toksyny, które gromadzą się w organizmie, no i które można usunąć poprzez specjalną herbatkę czy też jakiś tam suplement. Co więcej, twoja wątroba i nerki nieustannie usuwają produkty przemiany materii z organizmu i są naprawdę bardzo wydajne w swojej pracy. No i
Na koniec dodam, że nie ma żadnych dowodów na to, że legalnie dostępne spalacze tłuszczu mają znaczący wpływ na utratę wagi. Dlatego następnym razem, gdy wybierzesz suplement lub produkt, oszczędzaj pieniądze i skup się na spójności z planem żywieniowym i ćwiczeniami. Bo pamiętaj, że suplementy mają na celu uzupełnienie już solidnego podejścia, a nie zrekompensowanie jego braku. Miej to na uwadze, po prostu gdy następnym razem ktoś spróbuje zastosować taką taktykę zastraszania, aby skłonić cię do przestrzegania diety i kupowania jakichś rewolucyjnych produktów. Mam nadzieję, że ten podcast pomoże ci znaleźć podejście odchudzające, które jest zdrowe i zrównoważone. No i przede wszystkim pomoże ci osiągnąć swoje cele fitness i zaoszczędzić trochę pieniędzy na tym procesie. No i zanim zaczniesz stosować jakąkolwiek dietę, zastanów się nad tym, co teraz powiem. Elastyczna dieta odchudzająca, której towarzyszy trening siłowy, zawsze działa. Nie ma żadnych skutków ubocznych, nie ma skandalicznych opłat ani dodatkowych kosztów wysyłki. Nie trzeba też pić ani spożywać mikstury o egzotycznej nazwie. No i pytanie tylko, czy jesteś na tyle cierpliwa i konsekwentna, wytrwała, aby dotrwać do końca i zobaczyć wyniki. Co? Bo jeśli nie, to może po prostu wolisz żyć nadal nadzieją, która jest dość kosztowna i pełna rozczarowań w tym wypadku, co? Pamiętaj, że jak zawsze wybór należy do ciebie. Trzymaj się. Cześć. Trenuj z głową.pl.